Dobry wieczór, zaczynamy konferencję. Po niestety przegranym przez nas meczu dzisiejszego wieczoru szczęście jednak troszkę nas ominęło. Oczywiście o podsumowanie meczu poproszę obu trenerów. Oczywiście zaczniemy od trenera drużyny gości, któremu serdecznie gratulujemy zwycięstwa. Kilka słów, bardzo proszę. No myślę przede wszystkim, że to był taki mecz, który decydował o tym, kto upracuje się w tej górnej połówce tabeli, bo to nie ukrywam, że tam jest jeszcze możliwość zdobycia piątego miejsca i z takim nastawieniem dzisiaj przyjechaliśmy tutaj. Na pewno po jesiennym spotkaniu w Sandomierzu jechaliśmy tutaj troszeczkę z duszą na ramieniu, ale okazało się, że nie taki diabeł straszny. Na pewno jakimś atutem naszym było to, że w drużynie Hutnika nie grał Świątek, bo jest to bardzo dobry zawodnik i to osłabienie widać było na boisku. Pierwsza połowa tak według mnie troszeczkę bezbarwna. Moja drużyna zdecydowanie ustawiona na defensywę i tak praktycznie można powiedzieć, że Hutnik tą piłkę rozgrywał. Był cały czas w przewadze optycznej, ale jakichś takich wielkich sytuacji sobie nie stworzył. W drugiej połowie wyszliśmy bardziej odważnie, już zaczęliśmy wysoko presować przeciwnika i poskutkowało to zdobyciem dwóch bramek. W końcówce było troszeczkę nerwowo, bo Hutnik doprowadził do strzelenia bramki kontaktowej i w ostatniej minucie miał stały fragment gry z rzutu rożnego, po którym mógł zdobyć bramkę na 2-2, ale skończyło się szczęśliwie dla nas, także wyjeżdżamy bogaci się o 3 punkty i myślę, że to jest taki prezent dla naszej pani prezes, która ma dzisiaj urodziny i myślę, że w jakimś stopniu odwdzięczy nam się w autobusie postawieniem piwa. Dołączamy się do życzeń dla pani prezes w takim razie. W imieniu Hutnika wszystkiego dobrego. To teraz oczywiście prosimy trenera Paszkiewicza. Znaczy co, no, było to bardzo trudne spotkanie dla nas pod względem kadrowym, jeżeli chodzi o zestawienie linii obrony. Jagła, no nie mogłem z niego skorzystać, bo był chory już o Świątku. Trener wcześniej powiedział, w trakcie gry rozsypała się już ta formacja, można powiedzieć, w szczępy, bo z 5 nominalnych obrońców, których w tym momencie posiadam, Orłowski musiał opuścić boisko z powodu kontuzji jeszcze przed pierwszą połową, przed końcem pierwszej połowy, zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy musiał zejść Witek. Także kolejni młodzi, kolejni juniorzy pojawili się na boisku, no, zawodnicy, którzy nominalnie występują na troszkę innych pozycjach. No i tak jak też wspomniał, no, pierwsza połówka, ustawiony autobus. My próbowaliśmy tą obronę rozpracowywać. Nie było jakichś bardzo klarownych sytuacji, sporo gdzieś tam uderzeń z dystansu czy stałych fragmentów gry, no nie zamieniliśmy tego na bramki. W drugiej połówce wyszli do nas wyżej, my mieliśmy swoje sytuacje, jeszcze nawet przed tym stałym fragmentem gry, po którym padła bramka, gdzie zdecydowanie przysnęliśmy i nie skoczyliśmy w strefie. No i co, no śmiem twierdzić, że gdybyśmy my strzelili tą bramkę z tych sytuacji wcześniejszych, chociażby Stanka czy Serafina, no to pewnie ten mecz by się ułożył inaczej, no ale to już nie po raz pierwszy ten grzech nieskuteczności nas dopada i no i dzisiaj schodzimy po raz kolejny pokonani. No jest to przykre, no ale trzeba to przyjąć, ja to oczywiście przyjmuję, no bo ta druga bramka to już konsekwencja tego, że mimo tak osobionej obrony ustawiłem jeszcze zespół na trójkę, no bo chcieliśmy za wszelką cenę wygrać, a więc odsłoniliśmy się już całkiem, no bo czy przegramy 2 czy 3, to nie ma żadnej różnicy i tak stracimy 3 punkty, a więc próbowaliśmy, strzeliliśmy bramkę kontaktową, ale no brakło troszkę czasu i trochę jakości. Jakieś pytania od państwa do trenera? Twoich piłkarzy to coś poważniejszego tam? Orłowski dwugłowy, prawdopodobnie naderwany, no bo musiał zejść. Objawy są takie ewidentne. Witek problem ze stopą. Konsekwencja skarżyska, można powiedzieć. Tak to wygląda. Zaczyna się brakować piłkarzy. No mi piłkarzy brakuje od dłuższego czasu. No także. Tak, miałeś już kiedyś 7 na ławce w poprzednich meczach. No tak, no dzisiaj Kuba Cieśla, który wszedł za Orłowskiego o 17 godzinie był na zbiórce na mecz juniorów, także ściągnęliśmy go awaryjnie i dzisiaj zagrał ponad pół meczu, także no taka jest sytuacja trudna, no ja już jestem sytuacją nie po raz pierwszy trudną spotykam i póki co do tej pory sobie z tym jakoś radziliśmy, no teraz dostaliśmy troszkę w łeb
No jest to trudna sytuacja na razie. Za chwilę zaczniemy grać co dwa dni, to już w ogóle będzie jakaś abstrakcja. Plus jeszcze region z Cup, to ja sobie tego nie wyobrażam. Wy chyba zajmiecie to piąte miejsce? No tak, przymierzamy się przynajmniej i mam taką nadzieję, że nam się to uda zrealizować. No, na pewno tak jak tutaj ten, jak też podkreślał, mnie też dużo jest tych kontuzji, też tak troszeczkę trzeba tymi zawodnikami tak odpowiednio sterować, żeby po prostu dać im niektórym odpocząć, ale no, tak naprawdę jest w drużynie jest dwóch juniorów i ja jestem trzeci, który tam rzadko kiedy wchodzi i czwarty, który był dzisiaj niedysponowany, także te tacy... Za dwóch juniorów wiekowo przynajmniej. Tak. No, niestety no, prawda jest taka, że tak, żeby coś powalczyć, jakieś wysokie cele w tej lidze, trzeba mieć bardzo, bardzo szeroką kadrę i bardzo dosyć wyrównaną. Nie ma więcej pytań? No to dziękujemy pięknie. Do zobaczenia następnym razem.